ciepłej, przyjaznej atmosferze, pełnej wzruszeń, podziękowań, świątecznych i noworocznych życzeń w Urzędzie Gminy Świdnica odbyło się wigilijne spotkanie. Na zaproszenie wójt Teresy Mazurek przybyli włodarze powiatu świdnickiego, prezydent miasta Świdnicy, wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin, samorządowcy, radni gminy Świdnica, sołtysi z gminy, duchowni, służby mundurowe i wielu innych zaprzyjaźnionych gości. Cieszę się, że mogę tutaj być z Państwem ponownie i złożyć podziękowania za dotychczasową współpracę w mijającym roku. Z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego życzę pełnych miłości, ciepła, spotkań z rodziną i przyjaciółmi i dobrego nowego roku, obfitego w zdrowie, pokój na świecie i szczęście. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa po raz kolejny dzisiaj w urzędzie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo to jest szczególny czas. Taki czas, w którym możemy Państwu podziękować za roczną współpracę, za to, że byliście z nami, za to, że pomagacie nam na co dzień w realizowaniu trudnych zadań i za to, że możemy w sumie dzisiaj tutaj razem być i przygotować się do tych najpiękniejszych, może nie najważniejszych, ale najpiękniejszych świąt. Jak co roku przygotowana została oprawa artystyczna. Zespół Pieśni i Tańca Bystrzyca odwiedził szacowne grono z kolędą. W przedstawieniu wzięła udział również wójt Teresa Mazurek, którą do tańca porwał sam szatan. Kolędnicy w zamian za kolędę oczekiwali skromnych datków. Większa kasa! Swój nie obcy! Oj, coś tu... O! Jak wyciągnie dudki? Pieniądz w każdym kieszeni! Przypatrz się, konisiu! Starosta zielone daje, a ty nie wstajesz? Wójt Teresa Mazurek dla przybyłych gości przygotowała symboliczne prezenty w postaci klucza i podkowy. Klucz ma być tym do sukcesu, a podkowa ma oczywiście przynieść szczęście. Na zakończenie wigilijnego spotkania wszyscy podzielili się opłatkiem oraz zasiedli do suto zastawionego stołu wigilijnego.